Pójdę bezpiecznym rozwiązaniem. Wybieranie odbytu. Siema! Tu para absurdu. Witamy Was w kolejnym odcinku i w kolejnym challenge'u. A dzisiaj sprawdzimy, czy stereotypowe słowa, których rzekomo kobiety albo mężczyźni nie znają, rzeczywiście są nam nieznane. Naszym zadaniem będzie powiedzieć, co nam się wydaje, że jest danym przedmiotem, który został nazwany. Nie możemy spasować. Musimy dać jakąś odpowiedź. Round one, fight! Zacznijmy od czegoś prostego. Mateusz zawsze podkrada mi kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Co to jest? Serum. Serum to takie coś, co się daje wampirom, żeby już nie były wampirami. Albo jest serum prawdy, żeby mówić prawdę. Jest serum prawdy. A jakie jest serum, które nakładasz na ryj, które dużo kosztuje, a nie chcesz się na nie składać? A to jest proste, wiesz? Jestem ja. Serum to jest takie coś w formie płynnej, co nakładasz na ryj, żeby twój ryj nie wydzielał sebum. Serum, sebum, serum, sebum, serum, bum, 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 bum. Czekajcie, to się bardzo ciekawe rzeczy dzieją. A co to jest sebum, skoro używasz to? To jest takie tłuste coś, co ci się na ryju wydziela w trakcie. Dobrze! O nie! Oh yeah. Ale z serum nie do końca mogę się zgodzić. Dostaniesz pół punktu. Wiesz dlaczego? Dajesz. Serum rzeczywiście ma wodnistą konsystencję i to jest coś takiego, co nakładasz na ryj. Mhm. I każdy serum ma inne właściwości. Są takie, które są przeciwko sebum, są przeciwko starzeniu. To było podchwytliwe. Ale nie sprecyzowałeś. Co to jest? Ciągnik siodłowy. Jedyne, co mi się kojarzy, to piosenka "Kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Jesteś wiem, blisko, czarny ciągnik. Idziesz w dobrym kierunku. Jeżeli jest pojemność 2400, czekaj. Jeżeli ma pojemność, to musi być na coś, ale z drugiej strony coś im podpowiada, że to jest albo jakiś coś a la traktor, albo to jest jakiś rodzaj silnika. Ale coś, co robi tur, 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 i wprowadza inne rzeczy w ruch. To jest jakaś maszyna rolna. Maszyna rolna? Tak. Pojemność 2400. Żebyś zrozumiała. Ciągnik siodłowy. No. To jest ciężarówka, ale bez naczepy. To jest to, w czym siedzi pan kierowca tir, ma zimny łokieć, jedzie i mówi: mobilki, mobilki, jak tam droga na Poznań? Kurde. Pół do zera. To będzie zabawne. Dobra. Mateuszu, no. Co to jest indygo? To jest kolor. Proszę o konkrety. Kolor indygo. Aha. To jest taki... Ja sobie go tak zobrazuję. No. Jak masz tego wspomnianego indyka. Tak. I on tak leży przez kilka dni na słońcu i się rozkłada. Aha. To on przyjmuje taki beżowo-szarawy kolor. To jest kolor indygo. Czyli coś pomiędzy beżem a szarością, i tak? Delikatnie w taką zieleń wchodzące z nutką fioletu. Zdecyduj się! No na martwym ciele trudno jest wybrać jeden kolor. Powiedz. Dobra. To w palecie męskiej. Palety męskie są żółty, pomarańczowy, niebieski, zielony, biały, czarny. Dobrze, kolor niezdrowej straczki. Czyli jasno-brązowy. Z domieszką fioletu i zieleni. Wszystkie panie, które marzyły o czułenkach i sukienkach indygo. Przepraszam, nosicie kolor sraczki na sobie. A jaki to jest kolor? Indygo to jest niebieski. To jednak jest kolor? Tak. Czyli w połowie go zgadłem? Nie. W połowie go zgadłem. To nie jest kolor sraczki. No dobra, ale powiedziałem, że to jest kolor, więc mam pół punktu. Dobra, miej to. To jest trochę trudniejsze. Przegub homokinetyczny. Jajo sobie robisz. Nie zapytałeś tego. Ja ci to serum indygo, a ty mi przegub holodynamiczny. Homokinetyczny. Przegub homokinetyczny. Nie mam pojęcia, to brzmi jak jakieś kolanko z hydrauliki, tylko że z racji tego, że homo to jest w jednym rodzaju i się łączy tylko z jednym takim samym rodzajem i jest kinetyczny, że się rusza dobrze. Mam ochotę dać ci ćwierć punktu. Czemu? Czy to jest coś z hydrauliki? Nie. Ale dobre wytłumaczenie. Nie. Ale w pewnym stopniu miałaś trochę racji, bo przegub homokinetyczny to jest taki przegub, który
łączy się. Aha. I nieważne pod jakim jest kątem, więc może być zarazem kolankiem. I zawsze ma homo, ma tą samą stałą prędkość. Nieważne pod, jaką pod jakim kątem będzie, zawsze będzie miał tą samą prędkość obrotową. Nice. Ale ja jestem fair w przeciwieństwie do ciebie i uważam, że moja odpowiedź w ogóle nie była blisko tego, co ty powiedziałeś, więc... Po prostu nie zrozumiałaś, co ci wytłumaczyłem. Nie, odmawiam przyjęcia połowy punktu. Bardotka. Mam dwie propozycje, znaczy mam dwie myśli w głowie. Dawaj, o czym myślisz? Bardotka. To są takie, to jest taka skarpetka długa, taka powycinana, z takich jakby ci Spider-Man zrobić na nogę i taki taka siatka. Tak, właśnie. Albo bardotka, to jest taki beret z pomponem. Zaśmiałeś się. A przy skarpetce się nie śmiałeś. Proste pytanie, jak myślisz, od czego wziął się termin bardotka? Od Juliette Bardot, która była z Francji, a we Francji się nosi berety. To jest Bridget. To które? Beret czy skarpa? Beret z pomponem. To jest bardotka. Tak. Bardotka, mój drogi, to biustonosz, który nie tak jak normalne staniki zakrywał całe piersi, tylko był uciąty tutaj i górą te piersi wychodziły, dlatego można było nosić takie... Weź pokaż. Co to jest? Opaska kablowa. To na bank coś związanego jest z samochodem. Może? A może nie? To jest w częściach samochodu, w środku. Tak robi tak... Tak owija coś i tak razem. Dobrze. To co to jest? Trytytka. To jest to samo... Co? Fuck you! Tu jest anegdota. Zanim zaczęliśmy wybierać nasze terminy, to powiedziałam do Mateusza tylko, nie próbuj mnie zagiąć, ja wiem, co to jest trytytka. Najwyraźniej nie wiesz. Co to jest ondulacja? Brzmi trochę jak wybieranie odbytu. Może to jest odbielanie wybytu. Odbielanie wybytu. Ale to nie możesz takie proste. Takie proste. Ondulacja. Trochę mi się wydaje, że to może być trwała. Pójdę bezpiecznym rozwiązaniem. Wybieranie odbytu. Chyba jednak coś z włosami. Myślę, że trwała. Dobrze. Aczkolwiek tak? Nie wiem, czy dać ci pół punktu, czy cały punkt. Czemu? Ondulacja natomiast to jest też na stałe, ale loki. Robisz sobie tylko i wyłącznie kręcone włosy. Nice. Pół? Możesz pół. Dobrze. Półtora punktu do zera. Zero punktu. Co to jest dynamo? Dynamo? Tak. Wydaje mi się, że wiem. Dawaj. Myślałem, że mnie zagniesz. Trochę tak. Dynamo. Okej. Okay. Nie zrób z siebie idiotki, Klaudia. Nie zrób z siebie idiotki. Zrobiłeś takie dwa pytania temu. Dynamo to jest w rowerze, kiedy masz na przykład lampę. No. I chyba głównie lampę, bo ja miałam tak w swoim rowerze, że jak pedałujesz, to to tworzy energię i wtedy nie musisz mieć na baterię lampki, tylko dynamo to jest już, że... tworzy prąd w lampce, w rowerze, pedałując. Miał mi... Punkt! Uderzyłam się! Serio se przywaliłam. Fiszbiny. Uruchomiłem swojego wewnętrznego Benedicta Cumberbatcha, Lamborghini Gagaracha. No. I co on ci mówi? I mój wewnętrzny Gagarina Bodoracha. Powiedział tak, Mateusz. Wait, tylko żeby była jasność, to było nawiązanie do Sherlocka przez ten cały czas. Tak. Jak masz biustonosz usztywniany, on ma taki, wiesz, taki stelaż jak samochody rajdowe, to tam się wsadza te fiszbiny i one utrzymują cały ten biustonosz. A jak się zepsuje biustonosz, to on się wbija w piersi i umierasz. Fiszbiny to są druty w staniku. Yes. I rzeczywiście, jak się wbiją, to umierasz. Co to jest bieżnik? Znam to słowo, ale nie pamiętam. Wszyscy mówią o bieżniku. To jest w samochodzie bieżnik. Bieżnik mi się zepsuł. Bla, 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 bla. Czuję się jak taka idiotka. To jest to urządzenie, które liczy ci, ile kilometrów przejechałeś? A że ilość przebiegu.
Młody? To jest moja odpowiedź. Ostateczna. Tak. Zła. Bieżnik to jest te takie szlaczki na oponie, które, dzięki którym opona trzyma się jezdni. Serio? 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 Tak, serio. Botki. Pozwól, że opowiem ci historię. 4 lata temu pracowałem w sklepie obuwniczym. Kurde, nie! Podłożyłam się, zapomniałam o twojej przeszłości. No to? Wysokie buty nad kostkę. Wiem to, wiem! I tym oto jakże przyjemnym akcentem, gdzie ja znowu wygrywam, zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Jeszcze kiedyś zrobimy rematch, okej? Okay? Remake. A w międzyczasie zasubskrybujcie. Oraz zostawcie nam łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć i czołem! Pa!